Zanim przejdę do słowa, zastanawiałem się, w której kolejności opowiedzieć wam pewną historię, ale myślę, że powiem ją na początku. To jest historia moja, mojego życia i moich wydarzeń, wydarzeń w moim życiu, które bardzo ściśle w jednym z aspektów łączą się z tym, co będę dzisiaj głosił. Było w moim życiu tak, że jak wiecie, większość z was wie, że nie miałem tej łaski, by mieć mamę. Moja mama odeszła, kiedy miałem 9 miesięcy, więc ja jej nie pamiętam. Mój ojciec nie nosił mnie na rękach, tak jak Dawid swoje dziecko. I byłem tym bardzo zraniony. To było wiele lat zranienia. Ja bardzo chciałem być z moim tatą. Ja bardzo chciałem mieć mamę. Ja kiedy miałem 5 lat, ja dowiedziałem się, że kobieta, która trzyma mnie w tej chwili na kolanie, nie jest moją mamą. Ja wyrwałem się. Ja złapałem taki drewniany nóż, taki z drewnianą rączką i chciałem zrobić sobie krzywdę. Ja przez wiele lat żyłem z traumą tego wydarzenia. Ale z tą traumą sobie poradziłem. Potrafiłem żyć. Stałem się twardy i odporny. Miałem bardzo nonszalanckie podejście do śmierci. Nie interesowało mnie, czy ktoś umiera. Nie bolało mnie to, ponieważ moja mama zmarła i to było coś potwornego dla mnie. I nie roniłem łez na pogrzebach. To mnie nauczyło nie smucić się, jak coś tracę. Zatwardziło moje serce. Doszło do tego, że miałem gdzieś, czy tracę pieniądze, czy coś, po prostu. Strata dla mnie, żadna strata nie miała już takiej wagi, jak tamten moment. Ale to było jajko, które dojrzewało i wykluło się coś, co jest nazwane w Biblii nieprzebaczeniem. Ja nie zdawałem sobie wiele lat sprawy z tego, że w moim sercu jest nieprzebaczenie. Że kiedy wspominamy, tak po naszemu mówiąc po cieszyńsku, stare pieczki, to tak naprawdę wynika z nieprzebaczenia. Że pielęgnowanie zranienia jest nieprzebaczeniem. Przypominanie sobie tego, jak nam bardzo było źle, jak mnie skrzywdzono, jak mnie los doświadczył, jak Pan Bóg o mnie zapomniał, jest nieprzebaczeniem. A potem czujemy, że zaczynamy być zatwardziali. Potem czujemy, że zaczynamy być zatwardziali. I mamy kolejny problem. Bo żeby stanąć przed Bogiem, musimy również wybaczyć sobie. Jesteśmy zatrzymywani na wielu płaszczyznach duchowego życia. I kiedy zrozumiałem to wiele lat temu, ja bardzo chciałem pewne rzeczy zmienić w moim życiu. I powiedziałem, Boże, ja potrzebuję Twojego prowadzenia. Ja potrzebuję, abyś otworzył dla mnie możliwości. I opowiadałem wam tą historię, więc nie będę jej całej przypominał, ale to był czas, kiedy pracowałem w Austrii i wracając do domu, Duch Święty mówi, jedź do Ojca. I ja rozpakowałem swój samochód i pojechałem kolejne 600-700 kilometrów dalej, aby porozmawiać z moim ojcem i rozmawiałem z nim za pierwszym razem 2 godziny. Ale potem rok następny przyszedł i znowu byłem w Austrii i znowu był, to był 31 październik dokładnie i wracałem z Austrii, miałem 507 kilometrów do domu i kiedy byłem gdzieś w połowie Czech, pewnie koło Olomouca, Duch Święty do mnie mówi, jedź do Ojca. Ja powiedziałem, dobrze, Duchu Święty, ja jestem posłuszny, ja pojadę do Ojca, ponieważ ja chcę, aby On mi wybaczył, ja chcę wybaczyć Jemu. Ja pojechałem do Ojca i spędziłem z Nim 2 dni, 1 listopada i 2 listopada. I rozmawialiśmy.
I siedzieliśmy przy stole i mój ojciec powiedział mi wtedy po raz pierwszy w życiu, bo nie pamiętam wcześniej, kocham cię, synu. I mój ojciec powiedział mi pewną rzecz, która zmieniła całe moje myślenie. On mi powiedział po 47 latach, bo wtedy miałem 47 lat, właśnie teraz poradziłem sobie ze śmiercią twojej mamy, Bożenki. Moje serce roztopiło się. I ja pojechałem do domu, a 6 grudnia, miesiąc później, zmarł mój tato. Nagle zasnął i już się nie obudził. Ja pojechałem na ten pogrzeb i kiedy wszyscy już z tego cmentarza poszli, ja stałem nad jego grobem i zaśpiewałem, że tymi dwoma słowami, tymi dwoma informacjami oddałeś mi całe moje życie. Byłem tym przejęty, ale to nie było do końca załatwione. Ja nie miałem dobrych relacji z jego żoną, z moją macochą. To był bardzo trudna relacja. Ona miała swojego syna, którego bardzo kochała, dla którego zrobiło wszystko, a dla mnie tego miejsca było niewiele. Ja wczoraj uzmysłowiłem mojemu przyrodniemu bratu, że ja właściwie w domu rodzinnym byłem tylko 2 lata, w 7 i 8 klasie, a potem byłem w internacie, a potem wziąłem swoje życie w swoje ręce i poszedłem w świat. Zostawiłem wszystko, wziąłem małą torbę ze skarpetkami, 2 koszulkami i wyszedłem z domu. Burząc cały mój świat, jaki był za mną. Ja wiem, że zrobiłem ból. Ja wiem, że mój ojciec cierpiał z tego powodu. Ja wiem, że jego żona cierpiała z tego powodu, bo nagle imidż został zawalony. Pokazałem, że jest coś nie tak. Że te relacje nie są dobre. I wiecie, kiedy postanowiłem rok temu, mniej więcej rok temu, i nie pamiętam dokładnie ile, nie chciałbym strzelać datami, żebyśmy pojechali z moją żoną do niej. 2 lata temu. Myśmy pojechali z moją żoną do niej. I ona nas przyjęła i była bardzo miła. I była bardzo miła dla mojej żony i była bardzo miła dla mnie. I pomówiła mi, synku, i mówiła mi, kocham cię. I mówiła, tak bardzo chcę, żebyście znowu przyjechali. Ale to nie było jeszcze coś, co było załatwione. I kiedy dowiedziałem się, że stało się z jej zdrowiem coś nie tak i musiała zostać przekazana do takiego domu całodobowej opieki. Ja wiedziałem, że przychodzi czas, kiedy ja muszę pojechać. I ja mówię, co ja mam zrobić? To jest daleko. Taka podróż samochodem to jest kilkaset złotych. Ale Duch Święty przemówił do mnie tydzień temu. To było gdzieś chyba wtorek, środa, tydzień temu. Duch Święty przemówił do mnie, mówił, jedź. I ja powiedziałem mojej żonie, ja muszę pojechać. I pojechałem. I w ubiegłą sobotę byłem tam na wybrzeżu, 748 kilometrów stąd. Byłem tam w sobotę, byłem tam 15 minut w jej pokoju. I zapytałem, mamo, czy ty mnie poznajesz? A ona spojrzała na mnie i powiedziała, poznaję cię. Wypowiedziała cichutko moje imię. A ja jej powiedziałem wtedy, mamo, przepraszam za wszystko, czymkolwiek cię zraniłem. Ja też nie chcę pamiętać i wybaczam wszystko, co otrzymałem od ciebie jako zranienie. Ja powiedziałem, mamo, kochałem cię jako mamę, bo innej mamy nie znałem. I ona wtedy schyliła swoją głowę, wtuliła w poduszkę, a widziałem, że z jej oczu płyną łzy. I powiedziałem, mamo, ja już pójdę, nie będę cię męczył. I powiedziałem, z Bogiem, mamo. I ona spojrzała na mnie z tej poduszki, podniosła zapłakane oczy i powiedziała, z Bogiem, z Panem Bogiem. I ja wyszedłem i pojechałem do domu. I dowiedziałem się w czwartek w tym tygodniu, że ona umarła. Ja mówię, Panie, Ty jesteś niesamowity. Ty pozwoliłeś mi dokończyć coś. Ja poprosiłem wiele lat temu, abym mógł pojednać się z ojcem, ale ty nie zostawiłeś tego tylko w tej relacji, ale powiedziałeś mi, zrób coś dalej. Ja otworzę dla ciebie drzwi i teraz posłuchajcie, co się wydarzyło w międzyczasie. Ja musiałem pojechać wczoraj na pogrzeb, bo wczoraj o godzinie 10
Rano mieliśmy pogrzeb. Mój przyrodni brat bardzo szybko załatwił. Mama zmarła w czwartek o godzinie 9 rano. A on załatwił tak szybko pogrzeb, że on był w sobotę o 9. On pomyślał, bo w poniedziałek albo we wtorek nikt nie będzie mógł przyjechać z dalsza. Ja wsiadłem w samochód i pojechałem, ale coś z tym się wydarzyło jeszcze wcześniej. Otóż kiedy ja dowiedziałem się, że moja mama zmarła, że ten czwartek to jest taki dzień, w którym coś się skończyło i że ja muszę pojechać. Ja stanąłem przed moim Bogiem. Ja wtedy miałem przyjść tutaj do zboru i spędzić tu czas. Ale postanowiłem zostać w domu. Odłożyć wszystkie spotkania i wszystkie rzeczy, które miałem do załatwienia. I zostałem w domu i powiedziałem: Panie, ja nie chcę mojej żonie mówić, że znowu muszę jechać. Ja wiem, że ona mnie puści, ale to jest Twoje dzieło. I to ona mi powie: pojedź. I kiedy moja żona przyszła z pracy w czwartek, byłem w kuchni, ona spojrzała na mnie i powiedziała: musisz jechać. Wiem, że musisz jechać. I dla mnie to było niesamowite uderzenie. Myślałem: Duchu Święty, Ty zrobiłeś coś. Ty zrobiłeś coś szczególnego. Ja mówię: Panie, ja potrzebuję na to finanse. To jest kolejne kilkaset złotych. I kiedy ja przyjechałem do Gdańska, ja dostałem na paliwo od mojej rodziny. Ja byłem tydzień po tygodniu tam. I kiedy ja w piątek wyjeżdżałem wieczorem, i wiedziałem, że muszę wrócić. Ale wydarzyło się coś jeszcze wcześniej. Ja wiedziałem, że będę bardzo zmęczony. I Duch Święty mnie skonfrontował z czymś. Otóż dostałem maila z Żywca, że odwołują ten czas, że nie możemy mieć ewangelizacji 10. Nie możemy mieć ewangelizacji dzisiaj. Ja byłem bardzo rozżalony. Mówię: Boże, co Ty robisz? Ludzie się modlili. Jak ja im powiem, że modlitwa nie została wysłuchana? Nie ma ewangelizacji 10. Ale Duch Święty mi potem pokazał. Ja zaplanowałem wszystko. I wiecie, oni odpisali, że bardzo przepraszają, że tam jakiś maraton, ale że 17, żeby przyjechać na rynek i zrobić to spotkanie z Ewangelią, żeby przyjechać 17, żeby przyjechać na spotkanie tam z burmistrzem czy z kimś tam 15, w piątek, by porozmawiać. Ja wiem: Panie, Ty jesteś niesamowity, ale ja jestem umówiony na ewangelizację w Kielcach 16 i 17 mam być w Kielcach. Panie, co ja mam zrobić? I wieczorem w czwartek dzwoni pastor Jezielnicki i mówi: musisz przyjechać 23 i 24, ponieważ mamy jakieś wydarzenia i Ty musisz przyjechać później. Ja mówię: Panie, Ty jesteś niesamowity. Poukładałeś wszystko. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy dowiedziałem się, że moja mama zmarła, dowiedziałem się również, że Amerykanie kończą usługiwanie online. I byłem rozgoryczony. Mówię: Panie, toż tak fajnie było do tych Stanów przelecieć w nocy, z soboty na niedzielę. Mówię: Panie, czy to jest naprawdę coś, co Ty robisz? I byłem rozgoryczony w swoim sercu. Ale Duch Święty mi to pokazał. I mówi: dlaczego pozwalasz, aby to zgniłe jajo rosło w Twoim sercu? Przecież z tego pojawi się nieprzebaczenie. Ty będziesz rozgoryczony. Poczujesz się odepchnięty. Irracjonalne. Bo każdy zbór ma swój tryb i obostrzenia zniknęły, więc nie ma potrzeby, aby ludzie spotykali się online. Ja mówię: Panie, ja przyjmuję wszystko to, co jest od Ciebie. Jeśli tak ma być, to ja napiszę zaraz maila do Stanów i podziękuję za ten czas. Ja napisałem maila i podziękowałem za ten czas. Za ten cudowny czas, jaki mogłem mieć z nimi. Następnego dnia dostaję maila ze Stanów. Rada Kościoła postanowiła utrzymać spotkania Zoom i oczekujemy Ciebie w nocy z 9 na 10
Ja mówię, Panie, jestem na pogrzebie dzisiaj, bo to otrzymałem w sobotę tego maila. Ale Duch Święty mówi, przecież Ty zdążysz. Ja przyjechałem do Cieszyna. Ja przywitałem się z moją żoną. Ja poszedłem do biura, aby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami w Stanach. Bo Bóg wszystko poukładał. Wiecie, wiem, że wszystkie przełomy w naszym życiu mają początek wtedy, kiedy pozwolimy, by Duch Święty dotknął bolesnych rzeczy w naszym sercu. Kiedy pozwolimy, aby Duch Święty pokazał sprawy, które musimy rozwiązać. I dzisiaj będę mówił o pewnej bardzo ważnej sprawie. I może być, dzisiaj poczujesz się nieswojo. Może dzisiaj ktoś poczuje się zgorszony. Może dzisiaj poczujesz gniew. A może twoje serce zostanie dzisiaj zmiękczone. To zależy od tego, jak podejdziesz do słowa, które Bóg zostawił nam w Biblii. I tytuł tego dzisiejszego rozważania to przebaczenie, wąska brama do błogosławieństw. Jest pewna historia. I na pierwszy rzut oka, kiedy na nią patrzymy w Biblii, ona jest zapisana w pierwszej księdze Samuela. To i chcę wam powiedzieć, że to nie jest historia udręczonej żony, głupokowatego męża i królewicza na białym koniu, który ratuje tą uciemierzoną kobietę. Ale to jest perfekcyjne nauczanie, czym jest przebaczenie. To nie jest historia udręczonej kobiety i głupiego męża. Jeszcze raz powiem, to nie jest historia królewicza na białym koniu, który ratuje tą kobietę. Ale to jest nauczanie perfekcyjne o tym, czym jest przebaczenie. Mowa o Abigail. Mowa o Nabalu i Dawidzie. Przeczytajmy ten fragment. Niech mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Nie wiem, czy wszyscy znacie tę historię. Znacie? Czy opowiedzieć? Dla tych, którzy nie znają tej historii, to Dawid poprosił o jedzenie. Został bardzo źle potraktowany. Został potraktowany w sposób bardzo taki obelżywy. I on postanowił się zemścić. I on postanowił wybić wszystkich mężczyzn, którzy byli w obrębie rodu Nabala i jego gospodarstwa. Nabal był człowiekiem bardzo majętnym. W tamtym czasie mieć stada około 3000 owiec to było naprawdę potężne. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego on miał takie dziwne imię, bo imię Nabal w hebrajskim języku znaczy nieokrzesany, głupi. A jednocześnie był biznesmenem, prawda? I kiedy Dawid wyruszył, aby odebrać swoje ja, odebrać swój honor utracony, ktoś mu zabrał jego godność. Powiedział, kto to jest Dawid i kto to jest syn Isajego. Dawid wyruszył z 400 żołnierzami, aby zrobić krwawą jatkę. Nie było w jego sercu przebaczenia. On powiedział, wezmę odpłatę. Ja załatwię to po swojemu. Ja jestem chłop taki. Ja jestem kimś, komu są posłuszni wielcy wojowie. I wtedy wydarzyło się coś wyjątkowego. Kiedy o tym usłyszała żona Nabala, ona poszła do Dawida i ona mówi, niech Dawid nie zwraca uwagi na tego głupca. I to jest pierwsza nauka. Są rzeczy, które przychodzą. Są nawet ludzie, którzy przychodzą i ciebie ranią. I Bóg mówi w tym słowie,
nie zwracaj na to uwagi, nie bierz sobie tego do serca. Nie przyjmuj tego zranienia, nie unoś się honorem, nie zwracaj uwagi, bo to jest głupie. I zobaczcie, co robi Abigail. My czytamy Abigail, kiedy weźmiemy sobie źródła i opisy obok biblijne o Abigail. My znajdziemy opis tej kobiety jako pięknej, mądrej, bardzo zaradnej, bardzo takiej, z takim niesamowitym sercem, dbającej o ludzi. I ona mówi, ja nie widziałam twoich sług. Gdybym widziała, to bym ich nakarmiła. Ona zaczyna brać winę na siebie. Ona zachowuje się tak jak Chrystus. Bierze winę na siebie. I Chrystus wziął twoją winę na siebie. I Chrystus wziął również winę tego, który ciebie skrzywdził na siebie. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan, jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi, od ratowania siebie swoją własną ręką. Niechaj do Nabala będą podobni Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Zobaczcie, ona mówi, coś już zaczyna mówić. Pan uratował Ciebie przed załatwieniem sprawy swoim własnym ja, swoją własną ręką. Jak bardzo lubimy załatwić coś sami. Jak bardzo lubimy się postawić. O, ty nie będziesz mi dotykał. Ty nie będziesz mi tu mówił czegoś. Ja się na to nie zgadzam. Ja mam swoje ja. Ja mam swoją godność. Jakie to jest ludzkie, prawda? Takie naturalne dla nas. Ale Abigail przychodzi i mówi: przyjmij coś, co ja przynoszę. I mówi: niechaj ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Ona przyniosła coś, by nakarmić tych, których obronie i stanął również Dawid. Ona przyniosła dar. Czytajmy dalej. Przebacz winę twojej służebnicy, a Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Pana bowiem poprowadzi mój Pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni. Zobaczcie, co jest napisane w tej wypowiedzi. Jeśli zatrzymasz się, jeśli przestaniesz walczyć o swoje, ja wiem, jak to brzmi w XXI wieku. Ja wiem, jak nasze charaktery i osobowości są ukształtowane. Już dzieci oglądają bajki, gdzie wszyscy się zabijają, rozpychają. I tak jesteśmy kształtowani. Jakie to trudne. Ale ja mam pytanie. Czy Chrystus buntował się przed tym, aby przyjąć twoją winę? Czy wybaczył? Czy zabrał ten ciężar ze sobą na krzyż? I tu jest błogosławieństwo. Dlaczego nazwałem to wąska brama? Przebaczenie, wąska brama. Bo Biblia mówi, że wąska brama to jest taka, przez którą trudno przejść. I mówi to w stosunku do bogaczy. Tak, tak czytamy tam, że bogatemu człowiekowi ciężko przejść. Gorzej niż wielbłądowi przez ucho igielne do Królestwa Bożego. Ale czasami naszym jedynym bogactwem jest nieprzebaczenie. Zazdrość jest nieprzebaczeniem, bo ktoś inny ma lepiej. Boże Słowo mówi, że kiedy przyjmiemy dar, jaki płynie z nieba, to nasz dom będzie trwały. To wojny, które będą w naszym życiu i walki, to będą wojny Pana. I otrzymamy autorytet w tych wojnach. Rozumiecie, co jest napisane? Wojny Pana, bowiem poprowadzi mój Pan.
Nie wojny Dawida, ale wojny, które Bóg prowadzi i powołuje ciebie i daje autorytet. I dalej. A zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. Wiecie, zastanawiałem się nad tym, jak to jest powiedziane, zła nie będzie w tobie. I wtedy Duch Święty mi coś pokazał. To był dla mnie niesamowity czas. Ja jechałem samochodem, a Duch Święty do mnie mówił. Ja jechałem samochodem i nie wiem, kiedy minęły te godziny, te kilometry i byłem zdziwiony, ja jestem już w domu. Ale Duch Święty cały czas mi coś pokazywał. I On mi pokazywał pewne rzeczy, które kiełkują w nas. I jest, Biblia mówi o takim gorzkim korzeniu, który wzrasta i on potem dotyka różnych ludzi dookoła nas. On wzrasta w naszym sercu i zaczyna kalać, zaczyna niszczyć tych, którzy są dookoła. I my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bardzo wielu ludzi zostało przeze mnie skrzywdzonych, jak ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, ani nie miałem intencji. Ale coś, co było we mnie, co było złem, dotykało innych. Ja myślałem, że tylko ja mam z tym problem. Ale kiedyś usłyszałem takie niesamowite wyznanie jednego z pastorów, którego szanuję chyba najbardziej na całej kuli ziemskiej. To było wyznanie pastora Wilkersona, który powiedział, Duch Święty powiedział, dalej nie pójdziesz. Nie będziesz widział rozwoju. Jeśli nie przebaczysz i nie poprosisz o przebaczenie. I Duch Święty mówi, teraz usiądź i teraz weź kartkę, a ja będę ci dyktował. I on wypisał 16 nazwisk ludzi, których skrzywdził. I była tam jedna osoba, której nie mógł znaleźć, bo on do wszystkich zadzwonił. To była jedna osoba, która była bardzo bliskim współpracownikiem, którą zwolnił. Zwolnił ją tylko dlatego, że powiedzieli mu, że ten ktoś jest w cudzołóstwie. I on przyjął to oskarżenie i wyrzucił tego człowieka. I to było 20 lat chyba, czy 15 lat wcześniej. I on go szukał, nie mógł znaleźć. I kiedy w końcu sekretarka znalazła, on pojechał do tego zboru, gdzie ten człowiek był i on stanął przed nim i powiedział, proszę Cię o wybaczenie. Proszę Cię o wybaczenie, ja nawet nie chcę wiedzieć, czy to była prawda. A ten człowiek stał przy Davidzie Wilkersonie ze swoją żoną i powiedział, pastorze, Ty oddałeś mi te 15 lat życia. Ja żyłem w zgorzknieniu, w zranieniu i nieprzebaczenie wyrosło jak gorzki korzeń w moim sercu. I teraz jestem wolny. I kiedy tak przytulili się do siebie, ten człowiek powiedział Davidowi, nie byłem winien. Oskarżono mnie nieprawdziwie. I to oskarżenie zniszczyło moją służbę, moje życie. I Duch Święty dzisiaj mówi do Kościoła, zaczynacie być martwi, bo nie ma przebaczenia. Zaczynacie szukać poruszenia mojego ducha, ale szukacie go w zły sposób. Macie substytuty mojej obecności, ale ja jestem duchem przebaczenia. Ja jestem duchem pokoju. Ja jestem duchem, który wyzwala. I kiedy Abigail przyszła do Dawida, ona mu powiedziała prorocze słowa. Twój dom będzie trwały. Ty będziesz miał autorytet w Bożych wojnach. I zło nie będzie w tobie rosło. On został błogosławiony. Do jego serca przyszło błogosławieństwo. Do jego domu przyszło błogosławieństwo. Do jego życia przyszło błogosławieństwo. I czytajmy dalej. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązce żyjących u Pana. Halleluja. Wiesz, coś ci powiem. Tu nie ma mowy o ludziach.
To ma duchowe, głębokie znaczenie. Bo diabeł używa ludzi. Dlatego Biblia mówi, nie walczymy z krwią i z ciałem. Jeśli teraz coś by się stało, Jacek by przyszedł mnie kopać, to ja mogę mu trzepnąć, on się przewróci. Ale taka prawda jest taka, że powinienem zobaczyć w moje serce, dlaczego to się stało. Kto za tym stoi? Czy to stoi Jacek za tym? Nie. To stoi moc ciemności, która go prowadzi w tą rzecz. I ja muszę się przeciwstawić temu. I ona mnie nie dotknie. Nie zrobi mi krzywdy. Bo kiedy moje serce jest takie, to ja jestem w wiązce żyjących u Pana. W wiązce tych, którzy żyją, a nie tych, którzy są żywymi trupami. Masz imię, jakbyś żył, a jednak jesteś martwy, Kościele. Masz imię, że żyjesz, ale jednak jesteś martwy. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że umartwiamy swoje własne zbawienie. Teraz kamienie lecą na mnie? Nie, dzięki Bogu. Ale tak jest. Czytajmy dalej. W wiązce żyjących u Pana Boga Twego. Życie zaś Twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. Chcę Wam coś przypomnieć. Zbliżcie się do mnie, a przeciwstawcie się diabłu i wyleci od Was jak z procy. Drugi świadek tego samego słowa. Amen. Więc jeśli przychodzi demoniczna presja na ciebie, to Biblia mówi, ty w swoim sercu miej wybaczenie. W swoim sercu przyjmij wybaczenie, które płynie z nieba. I ty bądź tym, który żyje wybaczeniem. Ty nie pielęgnuj swoich ran, bo one staną się zgniłym jajem. One staną się czymś, co zacznie rosnąć w twoim życiu. Wiecie? Kiedy przychodzi mucha na kawałek mięsa i ona złoży jajo, to za jakiś czas to jajo sobie tam leży i ono nic nie robi. Ale za jakiś czas z tego jaja wyłazi taki biały stwór. Jakbyście wzięli to przez mikroskop, zobaczyli to potwór, jakich mało. I on zaczyna gryźć. Ale w duchowym świecie jest inaczej. Kiedy jest w twoim sercu takie zranienie, które jest twoje własne. Bardzo lubimy swoje zranienia, bo one podnoszą naszą wartość. One zwracają na nas uwagę. Kiedy powiesz w towarzystwie o swoich zranieniach, to skupiasz uwagę wszystkich. I chcę ci powiedzieć, to jest jajo węża. To jest jajo, które za chwilę ono pęknie i z niego wypełznie wąż. I on zacznie cię kusić, i on zacznie używać twoich słabości, i on zacznie podgryzać twoją wiarę, i on zacznie się karmić twoim ego. To jest diabeł. Tak ciężkie to jest. Ale Biblia mówi, że kiedy zmienimy nasze serce, naszą postawę, to ten wróg jak z procy. Wiecie, co się stało, kiedy kamień został wypuszczony z procy Dawida? Padł Goliat. Biblia ma piękne paralele w swoim słowie, w tym swoim przekazie. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla mojego Pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś wyświadczy Pan dobro mojemu Panu, wspomni na swoją służebnicę. Chciałbym Wam na coś zwrócić bardzo baczną uwagę. Bardzo często i w naszej kulturze, i w naszym wychowaniu dzisiaj, w naszym charakterze, czai się pewna zdrada. Jeśli nie oddam, jeśli nie pomszczę, ja mówię mocne słowa, ale czasami takie brzydkie odezwanie się do kogoś, myśli, to o to chodzi. Kiedy tego nie zrobimy, to czujemy się, że nie zrobiliśmy czegoś dobrze, nie?
jak nie przywalę łokciami, to o, to jest takim wyrzutem sumienia, nie? Takim czymś, takim. No, wiecie jak to jest. Dzisiaj nas nazywają słabe uszami. Nie nadajemy się do dzisiejszego świata. Ale wiecie, co Biblia mówi, że nasze królestwo nie jest z tego świata. Więc nie możemy być tacy jak ten świat. Nie możemy czerpać satysfakcji z tego, że komuś dałem w twarz, bo Biblia mówi, jeśli ktoś cię uderzy w twarz, nastaw mu drugi policzek. O, to już trudno jest przyjąć. Ja nawet znam nauczania, które to negują. Taki prosty, piękny sposób psychologiczny. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi zupełnie coś innego. Że kiedy dojdziesz do pewnego duchowego autorytetu, to, że zrobiłeś coś po Bożemu, to ustrzeże cię przed pewnymi konsekwencjami, jak wyrzuty sumienia, jak pułapka. Ja doświadczyłem to w swoim własnym życiu. Że zostawiłem pewne rzeczy, które stały się wyrzutem sumienia. Kiedy wiedziałem, że Bóg chce mnie do czegoś użyć, ja nagle stanąłem w miejscu, w którym mówię, Panie, ale ja mam to na swoim sumieniu. Panie, ale jak ja mam teraz się z tego wyplątać? A Duch Święty mówi, a ja mówiłem Ci. Ja ostrzegałem Cię, ja posyłałem swoje słowo. To nie będzie dla Ciebie potknięciem. To nie będzie dyshonorem dla Ciebie, jeśli zachowasz się tak, jak Boże Słowo mówi. To dzisiejszy świat Ci mówi, że to jest dyshonor. To dzisiejszy świat Ci mówi, że to jest błąd. To dzisiejszy świat Ci mówi, odpłać, bo tak trzeba, bo inaczej przegrasz. Ale Boże Słowo mówi, nie. Przegrasz, jeśli zachowasz się tak, jak świat. Niesamowite. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na służebnicę. Czy Abigail domagała się jakiegoś zainteresowania swoją osobą? Dawida nie. Czy Abigail chciałaby, on ją adorował? Nie. Abigail mówi, wspomnij na to, co się wydarzyło. Wspomnij, że to dlatego, że zatrzymałam Ciebie. Bóg mnie posłał, aby dać Ci słowo i zatrzymałam Cię przed tym, byś zrobił krzywdę. Opowiem Wam historię, o której nie wiecie. I może ona nie wie, że ją powiem. I może dostanę w głowę później. Trudno, nie oddam. Ale wiele, wiele lat temu, kiedy nie było jeszcze tego zboru, kiedy byłem bardzo zgorszony i rozgoryczony jakąś społecznością, kiedy czułem się pobity i nie czułem Bożego Ducha w tym, co się dzieje, ja byłem bardzo mocno rozgoryczony i powiedziałem, ja potrzepię tym liderem, ja go załatwię, ja mam tylu znajomych, ja go tak załatwię, że on nie otworzy ust w żadnym kościele. A moja żona mi mówi, nie dotykaj pomazańca pańskiego. I ja mówię, dobrze? Ale jak go złapię? A ona mówi, nie dotykaj pomazańca pańskiego. Ja stanąłem wtedy przed Bogiem i powiedziałem, Boże, nie mogę tego zjeść. Jestem bardzo zraniony. Widzę rzeczy może niewłaściwie, ale nie mogę się z tym pogodzić. Ani z tym, co jest głoszone, ani z tym, co jest zrobione, ani w ogóle z niczym. Nie mogę się z tym pogodzić. Ale przyjmuję, że Ty powiedziałeś do mnie przez usta tej kobiety, że mam niczego nie robić. Wiecie, co się stało? Zostałem pastorem. Rok później założyłem ten kościół, już on był. Rok później. Nie bagatelizujcie tego, co Duch Święty mówi. Nawet jeśli przyjdzie jakaś słaba kobieta, która coś tam gada.
posłuchaj, bo może Bóg posyła Abigail. Może ona mówi, to jest wąska brama do błogosławieństw, jakie Bóg chce włożyć w twoje życie. Jeśli ty zrobisz coś, co chcesz zrobić, to będzie to wstydem. Będzie to czymś, co cię zatrzyma. Będzie to czymś, co pozbawi cię autorytetu. I ty będziesz walczył swoją walkę, swoją wojnę, a nie będziesz używany w wojnach Pana. Bóg chce używać ciebie w swoich wojnach. On mówi, zostaw twoje własne wojny. Ja chcę dać ci autorytet i zwycięstwo w wojnach, które są moje. Co lepiej? Jak myślicie, co lepiej? Być po Bożej stronie, czy po swojej? Idźmy dalej, bo czas leci. I rzekł Dawid do Abigail. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. On by siebie nie uratował. Tak naprawdę w konsekwencji załatwiłby sam siebie. Popełniłby duchowe harakiri. Po prostu. Lecz jako żyje Pan Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. Zobaczcie, jaką rządzą był prowadzony Dawid. Zobaczcie, jaką on powziął w swoim sercu decyzję. Odpłacę, nie dam się z mojego honoru naśmiewać. Odzyskam moją królewską godność książęcą. Ja nie pozwolę moich rycerzy wyśmiewać, moich współpracowników. To są przecież tacy, gdzie jeden machnie mieczem, 300 leży. Nie pozwolę, wybiję do nogi. To jest moja wojna. I on mówi, gdyby nie to, że Duch Święty cię posłał, ja bym załatwił swoje życie. Niesamowita historia. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest historia uciemiężonej żony i głupiego chłopa, męża i królewicza na białym koniu, który ją ratuje. Ale to jest fantastyczne nauczanie o tym, czym jest przebaczenie. To jest nauczanie o przebaczeniu, które staje się błogosławieństwem. Idźmy dalej, bo chcę, żebyście na rosół zdążyli. Dlaczego Jezus uczył takiej modlitwy? Jakiej uczył? Jakiej uczył modlitwy? No, kto tam wie? Ojcze nasz. Amen. Wiecie, wczoraj byłem na tym pogrzebie, to było w kościele katolickim i Ojcze nasz mówili chyba 300 razy. Bo to tak długo trwało. Od 10 się zaczęło do 11, zanim ksiądz przyszedł. To trwało tak długo. I to Ojcze nasz. I te inne takie tam różne takie sprawy tam mówili też. Czułem się niewyraźnie. Ale okej. Okay. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 12-15. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nawzajem naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dlaczego Jezus komentuje tylko ten jeden werset? Bo dalej czytamy. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści Ojciec wasz niebieski, tak? A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinien waszych. Dlaczego Jezus komentuje tylko ten jeden werset i ten jeden fragment tej modlitwy? Dlaczego nie komentuje o Królestwie Bożym? Dlaczego nie komentuje o Bożej woli? Dlaczego nie komentuje o chlebie? O tym, że będzie mieć oprócz chleba jeszcze super innych wiele rzeczy? Ale komentuje o przebaczeniu. Nawet nie komentuje o pokuszeniu. Dlaczego komentuje przebaczenie? Dlaczego komentuje przebaczenie? Tylko ten jeden werset Jezus komentuje. Wiesz dlaczego? Bo od przebaczenia zależy twoje życie. Od przebaczenia zależy nasze życie. Gdyby Chrystus nam nie przebaczył, żeby Ojciec w Chrystusie nam nie przebaczył. Po co tu siedzisz? Idź się pobaw. Jezus komentuje tylko to jedno wydarzenie w tej modlitwie, w którym jest przebaczenie. I On mówi, jeśli odpuścicie,
Ojciec wam odpuści. Ale jeśli nie odpuścicie, sami na siebie ściągacie sąd. Sami ściągacie sąd. Wiecie, o przebaczeniu mógłbym robić jeszcze 2 godziny nauczania. Czym jest nieprzebaczenie? Bo nieprzebaczenie to nie jest tylko złość na kogoś. Ale to te rany, które trzymasz jako twoje, to jest nieprzebaczenie. To jest gorsze niż to, że się wściekniesz. Kiedy jest coś, co jest zranieniem w twoim życiu, to w twoim sercu jest również coś, co jest drugim kanałem tego. To jest nieprzebaczenie. Musisz sobie z tym poradzić, żeby normalnie rozmawiać z kimś. Musisz sobie z tym poradzić, żeby nagle stanąć w takiej pokoju. Nieprzebaczenie i twoje własne zranienie pozbawia cię Bożego pokoju. A Bóg mówi, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Ale wiecie, kiedy pokój, świat odczuwa pokój, wtedy, kiedy powalczy sam o siebie. Ale Bóg mówi, a pokój mój daje, to jest inny pokój niż daje świat. List do Kolosan, 3 rozdział, to ostatni fragment, 12-14. Przeobleczcie się jako wybrani Boży i święci umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. W greckim języku słowo, co tłumaczone u nas jako znosić, oznacza coś zupełnie innego. Niestety takie są te tłumaczenia, może prościej jest to przetłumaczyć, ale wiecie co? Nie widzieć nic złego. I rozumiecie teraz, dlaczego jest napisane, znoście jedni drugi, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi, to chodzi o to, że ktoś jest winien, ale ja nie mogę widzieć w nim zła. Ja muszę przebaczyć, bo jeśli nie będę widział zło, to w moim sercu będzie nieprzebaczenie. A jeśli w moim sercu będzie nieprzebaczenie, to ja buduję sobie mur przed Bożym autorytetem, przed używaniem mnie przez Boga, przed życiem, zwycięskim życiem. To jest niesamowite. Jeszcze raz, przyobleczcie się. Co to znaczy przyoblec? To znaczy, jeśli coś ubierzesz, o, tu widzisz, Janeczka ma taki ładny zielony sweterek i chusteczkę, ja to widzę. Dlaczego to widzę? Bo ona to przyoblekła. Gdyby tego nie przyoblekła, to mielibyśmy zgorszenie. Ale ona to przyoblekła. Każdy z was dzisiaj coś ubrał. Ja sobie po południu mogę przypomnieć. O, małżeństwo Hani i Jurka, oni byli jakoś tak na niebiesko. Bo widzę, że są. A widzę chłopaków tam z tyłu, oni są na czarno. Prawda? Kiedy coś przyobleczesz, to jest to widoczne. Zwraca uwagę. Ja lubię czerwony i zawsze na mnie zwracają uwagę, że mam czerwoną kurtkę. Zwraca uwagę. I Biblia mówi, zrób tak, żeby to było widoczne. Tak parafrazując. Niech będzie widoczne na tobie i w tobie, że jesteś Bożym wybrańcem, że jesteś święty, umiłowany i jest w tobie serdeczne współczucie i dobroć, i pokora, i łagodność, i cierpliwość. I nie widzisz zła, nawet jeśli ktoś jest winien ci coś, bo przebaczasz. Przebaczasz. Bo Chrystus przebaczył wam też. Kiedy zobaczycie historię Jezusa Chrystusa, zobaczycie, że oni rzucali los o Jego szatę. Tam było coś znakomitego. Coś, co było dla nich cenne. Ta szata zbrukana krwią? Tak. Bo w niej była ta zawarta potęga Chrystusowego dzieła. On przyoblekł się w te rzeczy, które należą się Bożym dzieciom, które ma świat widzieć w Bożych dzieciach.
A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I nie mam przebaczenia bez miłości. Wiecie, my mamy takie powiedzenie w ewangelicznym chrześcijaństwie. Ja wybaczam, ale nie muszę mieć relacji. Wiecie, że to jest z piekła kłamstwo. To jest takie diabelskie obejście prawdziwej doskonałości. Jak możesz wybaczyć i nie chcieć mieć relacji? Kiedy spotykam jednego pastora na ulicy w Cieszynie i próbuję podać mu rękę, on odwraca głowę i odchodzi tak. Mogę tylko odchodzić i pomyśleć, Boże, wybacz mu, bo on nie wie, co czyni. Może go skrzywdziłem. Owszem, pytam Boże, czy mam iść do niego? Nie wiem. Ale Duch Święty dzisiaj chce zrobić szczególną rzecz. On chce dzisiaj przyjść wolnością do Twojego życia. On chce dzisiaj zdjąć te zranienia. Wiecie, Duch Święty patrzy na nas i On widzi nas, jakbyśmy byli ucharakteryzowani do filmu. Widzieliście kiedyś filmy akcji, gdzie są blizny i rany cięte i tak dalej? To nie są prawdziwe rany, to są naklejki. To są specjalne charakteryzacje. Dzisiaj można tak pomalować kogoś, że wygląda, jakby był porąbany siekierą. I Duch Święty mówi, chcę widzieć, że to jest wszystko do zdjęcia. Chcę, żebyś pozwolił to zdjąć. Chcę, żebyś pozwolił to zdjąć. Duch Święty mówi dzisiaj, nie rób sobie tatuażu ze swoich zranień. Ze swoich smutków i ze swojego nieprzebaczenia. Nie rób sobie tatuaży w historii Twojego życia, bo będziesz z nimi chodzić przez całe swoje życie i będą mówić o tym, kim jesteś i co wyznajesz i co wydarzyło się w Twoim życiu. Duch Święty mówi, dzisiaj chcę to z Ciebie zdjąć. Dzisiaj chcę to z Ciebie zdjąć. Dzisiaj chcę zdjąć z Ciebie Twoje zranienia. Dzisiaj chcę uwolnić Ciebie. I ja chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Ja chciałbym Was prosić, abyśmy się modlili. Ja chciałbym Ciebie poprosić tam, gdzie jesteś, w tym miejscu. Jeśli Duch Święty dzisiaj dotyka Twojego serca i możesz wejrzeć w nie i zobaczyć prawdę, to chcę Cię dzisiaj zachęcić, abyś teraz prosił Duchu Święty. Ja chcę być z tego oczyszczona, oczyszczony. Ja chcę, by przebaczenie było prawdą w moim życiu, a nie chrześcijańskim sloganem. Ja chcę być wolna, wolny. Ja chcę być uzdrowiona teraz, uzdrowiony. Duch Święty, dotykaj mojego serca. Duch Święty, dotykaj mojego serca. Wiesz, ja coś Ci powiem. Nie wstydź się tej modlitwy. Nie wstydź się. Może nawet teraz w Twoim sercu, gdzieś w Twoich myślach jest krzyk. To po prostu to wykrzycz. Nie zatrzymuj tego w swoim sercu. Nie pozwól, aby to zostało. Ale zerwij to. Pozwól, aby Duch Święty to zdjął. Pozwól, aby Duch Święty to zdjął. Nie będziemy grali na instrumencie, nie będziemy żadnej atmosfery wytwarzać, ale będzie, to jest Twoja sprawa z Bogiem. To jest Ty i Duch Święty. I dzisiaj chcę Cię zachęcić, aby Twoje życie zostało uzdrowione. Bo Bóg mi powiedział dzisiejszej nocy, ja przychodzę z uzdrowieniem duszy. Ja przychodzę i przynoszę uzdrowienie duszy, a Ty masz pójść i powiedzieć. Ja powiedziałem, Panie, jeśli ja mam to mówić i mam być nieustępliwy, w tym twardy, to Ty mi to potwierdź i powiedz. I Emilka mówi do mnie słowo, mam słowo dla Ciebie od Pana. Mów i nie zatrzymuj się. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nawet jeśli w Twoim sercu teraz rodzi się krzyk, może nawet odczuwasz, że Cię chce zgiąć w pół, nie zatrzymuj. Po prostu zacznij wołać, Duchu Święty. Potrzebuję przebaczenia. Potrzebuję przebaczyć i potrzebuję pozbyć się moich ran. Być może jesteś zraniony z dzieciństwa, tak jak ja. Być może jesteś zraniony z małżeństwa. Być może twoja żona albo twój mąż jest niezgodny z tym, jakie masz wyobrażenia i pragnienie. Ja dzisiaj chcę, aby coś się zmieniło. Chcę dzisiaj Cię zachęcić, aby Twoje życie zostało uzdrowione. Bo Duch Święty dzisiaj chce przyjść i uzdrowić Twoją duszę. Dzisiaj chce Ciebie uzdrowić. Halleluja. Teraz proszę Ciebie.
Ja nie będę Cię wołał do pokuty, nie będę Ci mówił, teraz padaj na kolana i pokutuj. Ale jeśli czujesz w swoim sercu, że potrzebujesz przeprosić Boga za przebaczenie, to rób to. Jeśli chcesz upaść na kolana, to to zrób. Nie zatrzymuj. A po prostu bądź posłuszny Bożemu głosowi. Halleluja. Halleluja. Módl się, kochani. Duch Święty, Ty widzisz to zgromadzenie. Ty widzisz konsternację. Ja wyczuwam w moim duchu ogromną konsternację. Co On chce od nas? Ja wyczuwam tą konsternację. Ja wyczuwam tą blokadę. Ja wyczuwam, że zawiązujecie rany bandażami. Ale to nie, Wy nie jesteście mumią. Bóg mówi, ja chcę żywych ludzi. Ja nie chcę mumii w kościele. Ja chcę żywe osoby, które są uzdrowione. W moim imieniu jest uzdrowienie. W mojej ofiarze jest uzdrowienie. Ja przyniosłem wam wolność. Ja przyniosłem wam przebaczenie. Ja przyniosłem wam pokój. Ja chcę, abyście to ode mnie odebrali. Ja chcę, byście żyli w tym, co ja wam daję. A żebyście nie byli bezwolni. Żebyście nie byli poniżeni przez diabła. Ale abyście mieli autorytet. W imieniu Jezusa. Halleluja. Panie, ja proszę Ciebie. Duch Święty, ja proszę Ciebie, dotykaj serc. Dotykaj dzisiaj tutaj serc. Duch Święty, oni pójdą do swoich domów. Ja proszę Ciebie, abyś Ty mówił do ich serc. Ojcze, aby obiad, aby rosł, aby jak spotkania rodzinne nie zburzyły tego, co Ty dzisiaj budujesz. Ojcze, proszę w imieniu Jezusa, niech zostaną złamane wszelkie diabelskie pęta. Niech zostaną złamane więzy, Ojcze. W imieniu Jezusa, niech pękną rzeczy, które zatrzymują miłość między braćmi i siostrami. Niech pękną rzeczy, które zatrzymują miłość w rodzinach, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja teraz proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś zaczął działać, abyś uzdrawiał. Ja teraz proszę, Duchu Święty, ja widzę zranione serca. Ja widzę serca, które są dzisiaj zaciśnięte. One nie pompują tego życia, bo są zaciśnięte, jakby miały zawał. Ja proszę Ciebie, Ojcze, teraz, w imieniu Jezusa, aby Duch Święty rozwalił to aby Duch Święty rozerwał to, co jest dzisiaj związaniem. Halleluja. Proszę Ciebie, Duchu Święty, wyzwalaj to zgromadzenie. Wyzwalaj moje siostry i braci. Duchu Święty, my potrzebujemy żyć. My nie potrzebujemy czegoś takiego, co nas zatrzyma w jednym miejscu, co stanie się potępieniem i pułapką. Panie, ja proszę Ciebie o Twoje uzdrowienie. O Twoje uzdrowienie. O Twoje uzdrowienie. Ty przychodzisz dzisiaj, aby uzdrowić duszę. Ty przychodzisz dzisiaj, aby uzdrowić duszę. Ojcze, proszę Ciebie, teraz widzisz mojego brata, który płacze i na kolanach jest. Ja modlę się teraz, Ojcze, aby to, co zostało zniszczone, zostało przywrócone, Panie. By narodziło się na nowo. By narodziła się miłość, zrozumienie, pokora, łagodność, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ja modlę się teraz o to. Halleluja. O, rekszeder masida la karabatas. Panie, ja proszę Ciebie teraz w imieniu Jezusa. Przyjdź uzdrowieniem. Przyjdź uzdrowieniem. To jest Twój dzień dzisiaj. To jest naprawdę Twój dzień, w którym Duch Święty chce dokonać zmian. Dokonać oczyszczenia. Halleluja. 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 O, kasedre tener masideros. Halleluja. 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 Panie, my potrzebujemy żyć w pełni Twojego ducha. A Twoje słowo mówi, że nie ma połączenia z ciemnością. Światłość nie ma połączenia z ciemnością. Panie, tak wiele rzeczy jest jako ciemna strona naszego życia. My zakrywamy to. My odwracamy ten obraz, żeby to nie było widoczne. Może chronimy się przed ludźmi. Może odwracamy to, aby ludzie nie widzieli czegoś w nas. Ale tak naprawdę to nie pozwala nam żyć w pełni ducha. Ja teraz proszę Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa, aby każdy mógł poruszać się w pełni Twojego ducha. Każdy niech porusza się w pełni Twojego ducha. Każdy niech porusza się w pełni Twojego ducha. Halleluja. 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 O, Panie mój. Duch Święty, ja wiem, że jesteś tutaj obecny. Ja wiem, że to dotykasz serc. To jest teraz wojna. Ja naprawdę w duchu wyczuwam, że to jest takie poruszenie. Tak, i coś się waha, coś się rusza, coś wojuje. Jest tyle zranień,
tyle tych blizn, takich, one się stały już tatuażami, one już nie można zetrzeć. O, to się dzieje, coś wyjątkowego dzisiaj. I Duch Święty mówi, ja przychodzę dzisiaj. Ja przychodzę jak laser, który wypala te rzeczy, które stały się znamieniem Twojego życia. Ja przychodzę i oczyszczam Twoje życie. Czy Ty chcesz to wziąć? Czy Ty chcesz wyjść z tego miejsca dzisiaj, odbierając to, co Bóg ma do Ciebie? Jeśli tak, to wołaj teraz w swoim sercu jeszcze chwilę. Wołaj w swoim sercu jeszcze chwilę. Duchu Święty, lecz mnie, uzdrawiaj mnie. Ja pozwalam Tobie. Ja do tej pory może nie pozwalałam. Ja do tej pory może byłem zamknięty. Ale teraz, Duchu Święty, poproszę Ciebie. Uzdrawiaj mnie. Ja już nie chcę żyć w tym, w moich zranieniach. Ale Ty mnie uzdrawiaj. Halleluja. 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 Proszę Cię bardzo, dajcie ten mikrofon, dajcie mi mikrofon. Daję milce, włącz, daję milce. Halleluja. Moi kochani, tak właśnie o przebaczeniu, co pastor miał to słowo. To były lata 90. Mieliśmy w domu taką społeczność. I jeden brat coś mi powiedział, co nie było prawdą. Po prostu mnie bardzo zranił, uraził. Miało się to z celem, z prawdą. Ja mu mówiłam, co ty to opowiadasz? A on mówi, nie powiem wam teraz, co to było, bo mam to zakryte. Nie znam ani jedne słowo, które mi mówił. A stało się to tak, że ja mu przebaczyłam. Mówiłam, Boże, ja chcę przebaczyć, ja go miłuję, nie chcę być, żeby zniewolona z jakim nieprzebaczeniem. Ale to się po jakimś czasie, owszem, zapominałam, ale po jakimś czasie ciągle to wracało. I znowu prosiłam o przebaczenie, znowu go modliłam się, wołałam, nic nie pamiętam. I pamiętam, że był to czas, już to trwało dłuższy, już rok może. Długo to już trwało. To były święta. Święta przed Bożym Narodzeniem. Jak wiadomo, w domu się piecze ciastka i to. I ja tak ciastka piekłam i to. I w nocy to było punktualnie godzina 12 w nocy. Powiem wam. Znowu mi to przyszło i ja mówię, no nie. Ja mówię, Duchu Święty. Duchu Boży, ja już nie potrafię, ale Ty mi pomóż. Ty to zmasz z mojej pamięci, z mojego serca. Wlej mi całkowitą miłość do tego brata, żebym nie pamiętała tych słów. I wiecie, co się stało? Nic nie pamiętam. Ja się myślałam, no, chciałam sobie przypomnieć i nie mogłam. I do dzisiaj nie wiem, co on mi powiedział. Naprawdę jedynie Pan. Pan tylko może nam pomóc. I bez przebaczenia nie ma miłości. Nie będziemy tam razem z Panem, jeżeli nie przebaczymy. Jeżeli będzie gorycz w naszych sercach, grzech robi grzech. I nie ma tego. I naprawdę oddajcie to Bogu. Jeżeli ktoś coś ma, chociaż małe coś, oddajcie, ja wołałam, Duchu Święty, ja już nie potrafię, Ty rozpraw się z tym. I punktualnie godzina 12 w nocy przyszło uwolnienie. Chwała Bogu. I mogę teraz, chociaż mi ktoś coś powie, nie potrafię Cię po prostu jakoś, no żeby boleć, rozważać na tym, to nie. Pan mi dał całkowitą wolność i chwała Panu za to i dziękuję. Niech Was Pan błogosławi. Ojcze, modlę się o to zgromadzenie, modlę się o każdego z nas. Proszę, abyśmy mogli powiedzieć jak Dawid. Dziękujemy Ci za błogosławieństwo przebaczenia. Ja dziękuję Ci za ten niesamowity przykład. Abigail, niewinna, czysta, wzięła winę na siebie i prosiła o przebaczenie. To tak jak Ty, Panie Jezu, wziąłeś winę na siebie, a Twoje słowo mówi, że wstawiasz się za nami.
prosisz o przebaczenie. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty rozpocząłeś dzisiaj szczególne dzieło, szczególną pracę. I wiem, że nikt, kto jest w tym miejscu dzisiaj tutaj, nie jest przypadkowo, że Ty przypomnisz i wyprowadzisz z ciemnych zaułków, Ojcze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś. Dziękuję Ci. W imieniu Jezusa. Amen.